Minęła godzina 12:07, słuchają Państwo Kuriera w samo południe, a my ponownie próbujemy połączyć się z Pawłem Bobołowiczem, korespondentem Radia Wnet na Ukrainie. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Pawle, już wiemy, że ustawa Steinmeiera nie przejdzie na Ukrainie bezkosztowo i w sposób cichy. Dziś protesty zapowiadane na Majdanie i pod Radą Najwyższą Ukrainy. Ty tą całą sytuację obserwujesz. Jak obecnie wygląda sytuacja w Kijowie? Może nie ustawa, tylko tak zwana formuła Steinmeiera, czyli ten wpis, który mówi o tym, że mają zostać przeprowadzone wybory na okupowanych terenach ukraińskiego Donbasu, wybory samorządowe, i że te wybory miałyby się odbyć według przepisów prawa ukraińskiego, miałyby być uznane przez społeczeństwo międzynarodowe, wtedy zostałyby uznane też przez Ukrainę. Jestem teraz pod budynkiem Rady Najwyższej. Przed chwilą tutaj odbywało się spotkanie prezydenta z szefami frakcji Rady Najwyższej. Szefowie frakcji Rady Najwyższej chcieli się dowiedzieć, co tak naprawdę kryje się pod tą formułą Steinmeiera i co właściwie wczoraj wydarzyło się w Mińsku, bo chociaż formuła została opublikowana i to w dosyć ciekawy sposób, bo opublikowały ją rosyjskie media, to jednak interpretacja tych zapisów formuły jest bardzo różna, zarówno po stronie ukraińskiej, po stronie tak zwanych separatystów, a przede wszystkim jest inna, czy można ją inaczej rozumieć, na podstawie wczorajszych wypowiedzi prezydenta Zełenskiego. Wczoraj prezydent Zełenski zorganizował specjalną konferencję prasową, która trwała 13 minut i tam naciskany przez dziennikarzy w końcu powiedział, że formuła Steinmeiera zakłada wycofanie także obcych wojsk z terenu okupowanego Donbasu i przywrócenie kontroli nad granicą pomiędzy Donbasem a Rosją. Ale te zapisy już wiadomo, że nie zawarte są w formule Steinmeiera i stąd pojawiło się to pytanie publiczne, czy prośba publiczna do prezydenta Zełenskiego, żeby wytłumaczył cały ten proces, który się odbywa na forum Rady Najwyższej. Ale Zełenski odmówił i do deputowanych Rady Najwyższej nie wyszedł. Faktycznie już wczoraj wyszli Ukraińcy na ulicę, wczoraj wieczorem, gdy tylko ta sprawa weszła do przestrzeni publicznej, protesty pojawiły się i pod biurem prezydenta, pod jego siedzibą na ulicy Bankowej. Tam protestowali ukraińscy nacjonaliści z Narodowego Korpusu i z tak zwanych drużyn narodowych, a na Majdanie zebrali się aktywiści, też byli wśród nich wielu deputowanych, którzy są związani z obecną opozycją, a wcześniej byli związani ze środowiskami skupionymi wokół prezydenta Poroszenka. No też bardzo duża fala krytyki wylewa się na Zełenskiego w mediach społecznościowych i stale jest odmieniane słowo zdrada i kapitulacja. Po prostu Ukraińcy domagają się zrozumienia, co ta formuła tak naprawdę oznacza i jakie będą ustępstwa. No nie poprawiają tej sprawy też deputowani z frakcji Zełenskiego. Dzisiaj jeden z deputowanych, Bohdan Jeremenko, stwierdził, że ta formuła została podpisana ze względu na to, że wymagała tego Rosja. A wymagała tego Rosja przed spotkaniem w formacie normandzkim, na którym szczególnie zależy Zełenskiemu i że to był wstępny warunek do tego, żeby doprowadzić do spotkania w formacie normandzkim. No jeżeli tak by było, że Ukraina przyznaje się do tego, że podpisała coś, bo wymagała tego Rosja, to oczywiście będzie to kolejna porażka, czy może być to porażka dla prezydenta Zełenskiego i na pewno społeczeństwo ukraińskie będzie to odbierać negatywnie. Ale prezydent Zełenski powiedział już, że Ukraina nie zgodzi się na wybory w zajętym przez separatystów prorosyjskim Donbasie w obecności wojska. Tak zwana formuła Steinmeiera w sprawie rozwiązania tego konfliktu nie wejdzie w życie, póki nie będzie uwzględniona w ukraińskim prawie. Czy to jest tak, że on już powoli wycofuje się z tej swojej pierwszej decyzji? To raczej ciężko powiedzieć, bo w ogóle formuła Steinmeiera to nie jest coś nowego. Ja przypomnę, że ta sprawa wyborów na Donbasie, wyborów samorządowych, toczy się od 2014 roku. Wtedy Ukraińcy przyjęli ustawę, która umożliwiła przeprowadzenie tych wyborów i rzeczywiście jakby pozostawały kwestie techniczne, jak te wybory mają być przeprowadzone. Niech wyborów zgodnie z przepisami ukraińskiego prawa nie chcieli przeprowadzić separatyści, więc tutaj nie ma nic nowego oprócz tego, że pojawił się jakby dodatkowy wybory mają być przeprowadzone i status, tymczasowy status tych terenów okupowanych, to nadanie pewnego rodzaju autonomii miałoby nastąpić dopiero po uznaniu tych wyborów przez społeczność międzynarodową. Na razie ja myślę, że ciężko mówić, że Zełenski z czegokolwiek się wycofuje. Te jego wypowiedzi raczej wyglądają nie do końca spójnie i budzą podejrzenie też wśród części
części komentatorów ukraińskich, to nie tylko moja opinia, ale budzą takie podejrzenie, że po prostu ukraińscy oficjele nie mówią wszystkiego, o czym to tam rozmowa i być może właśnie ta wypowiedź, którą przytaczałem wcześniej Jeremenki, że podpisanie tej formuły było warunkiem niezbędnym do tego, żeby przeprowadzić spotkanie w formacie normandzkim. To właśnie główna przyczyna, a nie to, że ktoś liczy na to, że w ogóle te wybory się odbędą i zostaną przeprowadzone. Wczoraj, gdy Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej, że nieoddanie, że musi być przywrócona kontrola na granicy ukraińskiej, no to dopiero powiedział to przyduszony do ściany właściwie przez ukraińskich dziennikarzy. A dzisiaj zaprzeczają temu już przywódcy tak zwanych Republik Ludowych, czyli do niedawna separatyści. Ale to jeszcze na zakończenie tylko zapytam. Ty w 2014 roku byłeś na Majdanie, pamiętasz te wszystkie tragiczne wydarzenia. Czy uważasz, że jest ryzyko, że to, co się teraz dzieje na Ukrainie, że skala tych protestów powtórzy sytuację z 2014 roku? No, bo musimy mieć świadomość przede wszystkim, że w ogóle rozmowy z tak zwanymi separatystami, których właściwie tutaj uznawano za terrorystów, to są sprawy, które są bardzo takie co najmniej kłopotliwe dla władzy i one są odbierane negatywnie przez dużą część właśnie tych, o których mówiłaś, czyli tych uczestników bezpośrednio wydarzeń nazwanych rewolucją godności, czy osób, które walczyły broniąc Ukrainy przed rosyjską agresją na Donbasie. Te osoby no, nie pogodzą się z żadnym działaniem, które mogłoby w jakikolwiek sposób zagrozić integralności terytorialnej Ukrainy, a przed chwilą pojawił się kolejny bardzo ciekawy element. Lwowska Rada Obwodowa dosłownie niedawno przyjęła uchwałę, która nie wolno wycofywać ukraińskich wojsk z tak zwanej linii rozgraniczenia, a to też jest jeden z warunków tych rozmów pokojowych, które toczą się w Mińsku. No to wszystko mogłoby prowadzić do faktycznie czegoś, co jest... z najgorszym scenariuszem. Paweł Bobołowicz, tak to jest technicznie. Most powietrzny między Warszawą, gdzie mamy centralę przy Zielonej 39, Kijów, gdzie jest Paweł Bobołowicz i my, gdzie jesteśmy na barce Stefan Batory przy Wawelu na Wiśle. Niepokojące sygnały, Jaśmino, także będziemy obserwować też, co będzie działo się dalej. Paweł, jeżeli nas słyszysz, to dziękujemy Ci za tę korespondencję i będziemy starali się jeszcze połączyć, być może w programie popołudniowym. Bardzo serdecznie dziękujemy. Rozmawialiśmy z Pawłem Bobołowiczem, korespondentem Radia Wnet w Kijowie. Minęła godzina 12.14. Słuchają Państwo Kuriera w samo południe. Proszę Państwa, no, Radio Wnet jest radiem żywym, reagującym na to wszystko, co na świecie się dzieje. I tak też stanie się za moment, bo muzyka country będzie jeszcze nam towarzyszyła dzisiejszego wieczoru, ale w tej chwili połączymy się z Pawłem Bobołowiczem, który opowie nam o tym, co dzieje się na Ukrainie w tej chwili. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Jurku, Ciebie bardzo słabo słyszę, ale rozumiem, że zapowiedziałeś mnie. Tak. Nie jestem teraz w Kijowie. Przeszedłem razem z tłumem protestujących z kijowskiego Majdanu pod siedzibę prezydenta. Kilka tysięcy osób zgromadziło się w proteście przeciwko podpisaniu przez przedstawicieli Ukrainy w Mińsku tak zwanej formuły Steinmeiera, czyli tego porozumienia, które miałoby doprowadzić do wyborów na okupowanych terenach Donbasu według zasady opracowanej jeszcze wtedy przez ministra spraw zagranicznych o wystąpieniu Franka Steinmeiera. Ukraińcy nie zgadzają się na to, żeby ta formuła została zastosowana. Ja przypomnę, że chodzi o to, że wybory na Donbasie miałyby się odbyć według prawa ukraińskiego. Strona ukraińska twierdzi, że żeby odbyły się wybory, musi być przywrócona ukraińska kontrola nad granicą i wybory mają się odbyć według tych zasad, które panują też normalnie na Ukrainie, czyli ma być dostęp ukraińskich mediów, ukraińskich partii politycznych, ale dzisiaj tak zwani separatyści, przywódcy Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, tych samozwańczych organizmów, stwierdzili, że prezydent Zełenski nie będzie ustalał im, na jakich zasadach mają realizować wybory. Czyli z jednej strony z tymi ustaleniami w Mińsku nie za bardzo zgadzają się tak zwani separatyści, a z drugiej strony nie zgadza się też duża część opinii publicznej na Ukrainie. Wczoraj protesty w Kijowie gromadziły zaledwie kilkaset osób. Dzisiaj myślę, że po siedzibie prezydenta
przyszło już pewnie 5 tysięcy, a może nawet więcej osób. Ludzie krzyczeli Zele precz, Zele Ziobro precz, to było nawiązanie do nazwiska prezydenta Zełenskiego. Krzyczeli też w języku rosyjskim Wovka Vyhodi, czyli Wowa wychodź, używając formuły rosyjskiej imienia prezydenta. Znoszono też hasła dotyczące i odnoszące się do jedności Ukrainy. Kilka tysięcy osób jednak protestowało tutaj w miarę spokojnie. Tłum podszedł pod samą siedzibę prezydenta, pod same drzwi, które prowadzą do biura prezydenta, tak się nazywa ta instytucja, która to miejsce, gdzie prezydent tutaj funkcjonuje. Te osoby stanęły przy drzwiach, wznosiły hasła, krzyczały, mówiły o tym, że jeżeli Zełenski będzie dalej prowadził tą politykę i przedłuży jednak wprowadzanie tej formuły Steinmeiera, przyjdą tutaj znowu, przyjdą w dowolnym momencie. Teraz część ludzi zaczęła się już rozchodzić, inni jeszcze pozostali, śpiewają hymn Ukrainy. Tradycyjnie w tych momentach jest śpiewany też hymn Ukrainy. Wśród tych osób są działacze, którzy w 2013-2014 roku brali udział w rewolucji godności na Majdanie. Są też ci, którzy walczyli na wschodzie, na Donbasie, wstrzymując rosyjską agresję. Zresztą działacze, idąc, te osoby idąc z Majdanu tutaj pod siedzibę prezydenta, składały też kwiaty na Alei Bohaterów Niebiańskiej Sotni, czyli w tym miejscu, gdzie ginęli majdanowcy w roku 2014 roku. Słyszycie jeszcze Państwo zapewne w tle właśnie wznoszone okrzyki ukraińskie o treści patriotycznej. No tutaj nie ma jakiejś takiej sytuacji, która można by było nazwać, że jest napięta. Zresztą nie ma też wielu policjantów. W przeciwieństwie do poprzednich lat, kiedy siedziba prezydenta była pilnie strzeżona przez kordony policjantów i przy każdej akcji pojawiały się tutaj oddziały Gwardii Narodowej. Dzisiaj tak naprawdę są nieliczni policjanci, bardzo często też z napisami policjanci, policja komunikacji, czyli to są osoby, które mają właściwie rozmawiać, rozwiązywać konflikty, niż w jakikolwiek sposób bezpośrednio zabezpieczać czy nie dopuszczać manifestujących. Wygląda na to, że dzisiaj ten protest już się kończy. Czy spowoduje, że Wołodymyr Zełenski będzie chciał publicznie wytłumaczyć, co zostało podpisane w Mińsku i co ma być dyskutowane na rozmowach w tak zwanym formacie normandzkim, nie wiadomo. Dzisiaj prezydent Zełenski nie wyszedł do deputowanych na forum Rady Najwyższej, nie wyjaśnił, co oznacza ta formuła, pomimo tego, że o to apelowali szefowie frakcji parlamentarnych, spotkał się tylko z nimi, stwierdził, że nie ma potrzeby, żeby tłumaczyć to na forum parlamentu. Czy te protesty pomogą, że do tej sprawy powróci Wołodymyr Zełenski? No trudno na razie powiedzieć. Paweł, bardzo Ci dziękujemy za tę relację na żywo z samego środka wydarzeń. Będziemy je oczywiście z zainteresowaniem, również jakimś niepokojem obserwować i jestem przekonany, że kolejne relacje od Ciebie na antenę Radia Wnet wpłyną wtedy, kiedy będzie to istotne z punktu widzenia oceny sytuacji. Dziękuję Jurku, dziękuję Państwu, do usłyszenia. Bardzo dziękuję Tobie.